Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie. Zostało dosłownie kilka dni do świąt, także ja naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało. Troszeczkę nie tak sobie wyobrażałam ten vlogmas, bo miałam nagrywać więcej. Niestety najpierw ja zachorowałam, teraz Oliwierek. Myślałam, że u niego w miarę tak gładko pójdzie. Niestety tak nie poszło gładko. Mimo tego, że temperatura mu zeszła, to ten kaszelek się tak utrzymywał. Dla mnie był on bardzo niepokojący, dlatego od razu w sumie poszłam do lekarza i całe szczęście, ze względu na to, że to były już początki zapalenia oskrzeli, Oliwierek dostał antybiotyk, więc bardzo dobrze, że w sumie na samym początku już dostał antybiotyk, bo wiadomo, że u dzieci bardzo szybko to się rozwija. A mieliśmy też takie trudne doświadczenie rok temu. Oliwierek miał ciężkie zapalenie płuc, miał drenaż do płuc, leżeliśmy wtedy miesiąc w szpitalu, więc jak on już teraz kaszle, to ja mam po prostu taki niepokój i wolę to od razu sprawdzić. Wiem, że bardzo dużo dzieci choruje, przychodnie są totalnie załadowane, nie było szans nawet, żebym się dostała z Oliwierem do przychodni, więc poszłam prywatnie po prostu. U dzieci panuje teraz wirus RSV, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, więc no niestety mamy taki czas, mamy grudzień, więc jakoś trzeba po prostu to wytrwać. Także kochani, zaczynamy ten dzień. Chciałabym, żeby te święta były ze śniegiem, ale obawiam się, że chyba jest to niemożliwe. Mamy kilka stopni na plusie, no i jak widzicie, zielono. Szkoda, bardzo szkoda. Zawsze zapalam sobie jakiś kominek albo właśnie składankę, do tego odpalam choineczkę, no i jest przepięknie. Gdyby ktoś tak spojrzał na ciebie, to w ogóle po tobie nie widać choroby. Tak jakbyś był zdrowy. Oprócz tego, że masz kaszel i jesteś zakatarzony. Właśnie on jest takim dzieckiem, że w sumie tak nie widać po nim choroby, więc jakby ktoś tak spojrzał z boku, to by nawet nie pomyślał, że ty masz zapalenie oskrzeli. Dobra, działamy. Babe, I'm getting ready. We're gonna have a ball. So babe, let's hang our stockings. Ale jego oczy, kawałami jego oczy. A wokół na ziemi. A mamy jego oczy, na wysokości, a pokój na ziemi. Uwaga, powolutku. Tak jest. Cukier waniliowy. A nie, przepraszam, bo to nie cukier waniliowy, tylko cukier wanilinowy. Właśnie. Bo u nas tak w domu się przyjęło, że tu jest cukier waniliowy, a tu jest cukier wanilinowy. No i zobacz, jak konsystencja naszego ciasta. Wow, a nie pięknie, mamusiu. No to super, to cieszę się. To smażymy, co? Tak. Mamo, no? Chodź. Jestem. Chodź, mamusiu. No? Pokaż. No pokazuję, no piękne ciasto. To bierzemy, przykładam, daj to już. I bierzemy, smażymy, dobrze? Okej. Już nam się smażą placuszki. A, bo tu skórka, to daj. A tu proszę bardzo, wszystkie leki Oliwierka, paracetamol w sumie nie bierze, tutaj do inhalacji antybiotyk, to jest akurat drugie opakowanie, bo te pierwsze ma jeszcze w lodówce, probiotyk, tu również na receptę do inhalacji, cała rozpiska pani doktor, no i stosujemy się do tego. Jedna patelnia nam się przypaliła. Trudno, będzie dla mnie. Pecha.
Zawsze jak chcę coś powiedzieć, to sobie tutaj siadam, biorę kamerę i mówię do was. To jest takie moje ulubione miejsce. Przed chwilą wzięłam sobie ostatnie jakieś ozdoby świąteczne z kartonów. Jakieś kule świąteczne, dziadki do orzechów, to co mieliśmy w sumie w zeszłym roku i w poprzednich też latach, bo tak jak już mówiłam, nic nie kupowałam w tym roku, kompletnie nic, żadnych bombek, światełek, no czegokolwiek. Oczywiście jakąś świecę świąteczną kupiłam i te poszewki na poduszki, jakieś totalne takie drobiazgi. I wszystko mamy w sumie z zeszłych lat, także w sumie dobrze zaoszczędzone pieniążki. Byłam na świątecznych pazurkach i zobaczcie, jak to w ogóle cudownie wyszło. Mam tutaj laskę cukrową, nie wiem, czy to będzie widać, takie śnieżynki białe, no po prostu przepiękne są te paznokcie, bardzo mi się podobają. Tak jak zawsze w ciągu roku robię sobie nudziaki i to w każdych odcieniach, czy pudrowy róż, tak zawsze w grudniu szaleje i na paznokciach jest czerwień. Przepiękne. Oficjalnie paznokcie świąteczne zrobione. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Udało mi się wyrwać z domu, jadę teraz z Emilką i z Nikosiem do galerii po prezenty. Emilka na chwilę wyskoczyła, żeby zanieść jakieś dokumenty. Ja jestem z Nikosiem w samochodzie, ale on śpi. Zawsze co roku prezenty były jedną wielką niespodzianką. W sensie każdy kupował dla każdego jakiś prezent, mniejszy, większy i nigdy nie wiedzieliśmy, co to będzie. W tym roku poszliśmy na takie prostsze rozwiązanie i po prostu każdy powiedział mniej więcej, co chce dostać. I my tutaj zobowiązałyśmy się z Emilką, że kupimy te prezenty. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko kupić. Jeżeli nie, no to po prostu kupi się na dniach, ze względu na to, że wyobrażam sobie, co będzie się działo w galerii. To jest ostatni tydzień przed świętami. Będą pewnie kolejki, będzie ścisk, no ale teraz mamy taki klimat, magiczny czas, grudzień, więc nieważne pewnie, o której godzinie się pojedzie, czy to 10, czy godzina 15, czy 20, i tak będzie pełno ludzi. Także jedziemy po pierwsze prezenty. Bardzo, któż to tutaj jest, tylko nie widać cię. To ja. Możesz się pokazać bliżej. Nie, nie widać. Nie, nie widać? Czerń z tyłu jest. Zajechałyśmy do Maka po kawkę, cappuccino. I właśnie sobie schodzimy. Emilka jak weszła, mówi wow, jaki luksus. Nie no, piękny. Pokój rodzinny. Mega, ale bardzo duży, co? Wszystko w nim jest. Super. Pierwszy postój od razu na samym wejściu. Małego nakarmi. Jaki aniołeczek, spójrzcie, jaki on jest cudowny. O matko, ten komplet z Newbie. Jezu, jaki słodki. Ale oczyska ma. Ale masz piękne oczy, wiesz? Jaki słodziaczek. Ściągałam, czuję. Zobaczcie na nasze buty. Ulala! Szkoda, że nie założyłam tych samych skarpetek. Ale w sumie dobrze, bo ty założyłaś świąteczne, a ja mam takie w miśki w ogóle. Właśnie Emila kupiła mi te skarpeteczki w miśki. Są tak przepiękne i jeszcze mam takie mega, mega świąteczne, nie? Przyszłyśmy do Superfarmu po inhalator i właśnie ja szukam inhalatora Pro Mesh. On wygląda w sumie bardzo identycznie jak ten i on jest no po prostu dla mnie najlepszym inhalatorem, bo jest tak cichutkim, że nawet w nocy można robić normalnie inhalację dla dziecka. Tylko ja nie wiem, czy to jest po prostu jakaś zmiana firmy, czy może tego Pro Mesh już nie ma. Trzeba zapytać kogoś, wiesz? Najważniejsze, że są te kwasy omega 3 i 9, jeszcze witamina D. No jak będzie brakowało witaminki D, to i tak mam te takie, wiesz... Siukaną. No, siukane do buźki. Tą cenikość ma pewnie tylko dla starszych, co? Tak. Tak, tak, tak. No, kupiłam. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side.
pokaż jak? Do tego pierścionka. Ale pasuje ci w ogóle, bo on jest taki słabo widoczny, jeżeli chodzi o cyfrę, nie? Czy tobie taki pasuje? Bo tam jeszcze był jeden obok. Maski bardziej. Tak ci się wydaje, bo przymierzyłaś ten, a ten jest bardzo... Znaczy ten jest delikatniejszy przez łączenie. Ten delikatniejszy, tak. Bo tu, te, to takie tak. Zabudowa cała, nie? No, bardzo ładnie. Nie, ja bym wybrała i tak ten. Już wyszłyśmy ze sklepu, ale nie no, zobaczcie jaki jest przepiękny. Ja pamiętam, że jak kupowałam z rok temu sobie zegarek, też właśnie Tomiego, to ten właśnie przymierzałam i bardzo zastanawiałam się, czy wybrać ten, co mam teraz, czy właśnie ten. No i posłuchajcie, bardzo mi się ten podoba. Piękny jest, to jest super prezent. Zadowolona? Dobra, jeden prezent mamy. Idziemy po kolejny. Ja widzę w tym Roberta, ja w tym widzę Roberta. Nie, no tak, no to byłby super prezent, tylko wiesz, że trzeba by było z nim przyjechać, żeby on przymierzył. Nie kupimy. Znaczy mniej więcej wiemy, że Elka, ale wiesz... Nie, on musi przymierzyć. Nie, to trzeba, no. Nie, będzie straszny. Ale powiem ci, że Mateusza czarny tak samo jest do czyszczenia. Ale... Bo to płaszcze mają to do siebie, że mają tak. Taki materiał. Który wszystko zbiera. No. Bardzo szybko nam idą te zakupy. Prezent dla Emilki już mamy. Prezent dla Nikosia mamy. Ten też jest fajny. Ale to i tak musisz przyjechać z Robertem. Ja wiem, ale chcę chodzić zobaczyć. Mi bardziej się podoba ten. Ten, smutlejszy. No. Droższy, ale ładniejszy. Chociaż tu zobacz, ile masz, jaką kolorystykę. Ale czarny jednak jest uniwersalny. Klasyka, tak jest. Ogólnie patrzyłam, czy jest drugi taki sam zegarek. Niestety w tym sklepie nie było takiego samego zegarka, drugiej sztuki, ale jest na targówku, także prawdopodobnie będzie tak, że pojedziemy jeszcze na targówek i wybiorę taki sam zegarek, bo jest naprawdę przepiękny. Właśnie Emilka podskoczyła do żabki i Ewelinka, jeżeli ty to oglądasz, to właśnie przez ciebie albo dzięki tobie. Co prawda nie tak często, ale raz na jakiś czas kupujemy właśnie z Emilką Tiger Placebo. No smakuje identycznie jak Tiger, a jest bez tych substancji. Tak, i bez kofeiny przede wszystkim. Bez kofeiny, to schowaj mi na razie. A chciałam pokazać ci, bo kupiłam zdrabkę za 10 zł i myślałam, że wygram chociaż tak wiesz, no. 10 tysięcy, ale niestety nie wygram nic. Mówię, ale zaszalejemy z zakupami, prezentami świątecznymi. Jak to nasza babcia by powiedziała, kto nie ma szczęścia w grze, to ma szczęście w miłości. No, to my. No, to my. Udało mi się kupić ten zegarek. Dużo dzisiaj kupiłyśmy, co? Bardzo dużo. Dla dzieciaczków i dla nas, i dla babci jednej, dla babci drugiej po części też. Także super. Będzie dobrze. Tak jest. Dobra, jedziemy do domu, bo tam Oli na mnie czeka. Czy on wygląda na chore dziecko? Ja, czy ty jesteś chory, czy zdrowy? Zdrowy. Zdrowy, no wiadomo, piruety tutaj robisz. I wzięłam Oliwierkowi te witaminki. No ja słyszałam bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o tą firmę. Z tego co widzę tutaj, to ten syropek można stosować od 3 roku życia po 2,5 ml. No i zobaczymy, to jest jakieś takie małe dosyć opakowanie, 100 ml. Wcześniej korzystaliśmy z firmy Mollers, chyba tak to się czyta. To jest właśnie tran norweski, tu już została jakaś końcówka, ale tak powiem wam, że tak nie za bardzo on chciał to pić w ogóle. Ciężko było, tak w smaku to było takie, no wiadomo jak to tran, tłuste, czasami mi wypluwał w ogóle, więc tak średnio, zobaczymy jak to, bo tu jest smak malinowy. No. Sinsei kupiłam taką skrzyneczkę za 10 zł. Była również w innej kolorystyce białej. Oliwier też jest Mikołajem, proszę pokaż mi. Ty jesteś pomocnikiem Mikołaja. Troszkę za mała jest ta czapka dla ciebie. Wiesz? I kończąc właśnie, dzisiaj napiszemy list do świętego Mikołaja. Oli, słyszysz? Dzisiaj będziemy pisać list do świętego Mikołaja.
Tak. Tak, tak, żeby no nie pisaliśmy na Mikołajki, więc napiszemy dzisiaj tak, żeby w Wigilię przyszedł Mikołaj i dał ci prezenty, bo ty byłeś grzeczny w tym roku. Nazywam się, jak masz na imię? Oliwier. Oliwier, dobra, to mama napisze. Oliwier. Oliwier. Ile masz lat? 1, 2, 3, 4. 4? Tak. Dobrze. Nazywam się Oliwier i mam 4 lat. Piszę do ciebie, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Mama, piszę. Piłka? Oli jeszcze robi laurkę dla Mikołaja. Dobra, mamy list do świętego Mikołaja, mamy tutaj laurkę zwijane. Tak jest. Wkładasz różdżkę i to wkładamy. I zamykamy. I teraz trzeba czekać i zobaczymy jutro, czy Mikołaj to zabrał, czy nie. Skrzyneczka czerwona. No i otwórz ją tam po prawej stronie. Bo tutaj Oliwierek napisał list do świętego Mikołaja. Tam jest jego rysunek. I co chciałam właśnie ci pokazać, że zobacz, zobacz na ten rysunek w ogóle. Tak, to miał być święty Mikołaj ogólnie tutaj. A po drugiej stronie, zobacz tamtego. Wiesz co to jest? On mi to tłumaczył, że to jest piłka nożna, że to jest boisko. Aha. No, pięknie, co? Także chowamy. To dla mnie? Kocham! Wiesz, że ja lubię zegarki, bo sam mam ze 3 albo 4. Jak powiedziałam Mateuszowi, że kupiłam sobie zegarek, to ogólnie od razu tak, a były męskie, jakieś ładne. Tak no, było. Mati tak lubi było, zegarki. Ja ogólnie chciałam w tym roku na święta kolczyki złote, bo nie mam w sumie jakichś kolczyków złotych, a chciałam z cyrkonią, no ale wyszło tak, że jak kupowałyśmy dla Emilki prezent, to tak bardzo spodobał mi się ten zegarek, że w sumie też wzięłam. A mniej więcej to byłaby jednakowa cena. Tej ceny takiej katalogowej, co była na samym początku, tak naprawdę kupiłyśmy prawie 2 zegarki. Nie no, kurczę, ale on jest ładny, mi się bardzo podoba. Te minimalistyczne, no. Fajne, ale że jest podział tygodnia. Jest... Ale widzisz, że to jest różowe w ogóle złoto? Nie, no właśnie jest... tak mi teraz. Ja myślałem, że on to nie jest złoty. Złoty by się wydawał wtedy, ale to... Wstępnie chciałem korki do gry w piłkę, bo te co mam to już są stare w sumie. Ale lubię w nich grać, bo są wygodne przynajmniej. A ja też lubię bardzo chodzić po górach. Podczas gdy Aneta. A no właśnie! Podczas gdy Aneta tam odpoczywa i chillautuje się. Zawsze mówię, jak jedziemy w góry, to zazwyczaj ja sobie po prostu chilluję z grzanym winem i po prostu podziwiam ten piękny widok. A Mateusz jest właśnie takim bardziej... No ja aktywnie w ogóle. Znaczy, czy by to było jedno, czy drugie, czy korki, czy cokolwiek z atrybutów odzieżowych, czy nie wiem, czy jakiegoś sprzętu. Chociaż sprzęt nie, bo na razie nie planuję. Czy a powiedz mi, dla ciebie... To i tak na pewno będę mega szczęśliwy i będę taki, no wiecie, no. A powiedz mi, a dla ciebie lepiej jest tak, jak nie wiesz, na przykład jak rok temu, czy 2 lata temu kompletnie nie wiedzieliśmy o prezentach, jakie dostaniemy? I to była jedna wielka niespodzianka. Pamiętasz, jak otwieraliśmy? Nie. Czy lepsze są takie prezenty, gdzie no, rzeczywiście decydujemy się, tak, co kto chce dostać? No czy ty będziesz zadowolona z tego prezentu? Bardzo. No właśnie, no a ja nie daję ci gwarancji, że to, co ja bym ci kupił, to żeby była mega szczęśliwa, albo żeby to było tam mega funkcjonalne według ciebie. Kończymy tego vloga, bo już jest naprawdę dosyć późno. Także dziękujemy za oglądanie i oczywiście widzimy się w kolejnych vlogmasach. Jeszcze. Pa. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help.